Dzisiejsze spotkanie dotyczyło podjęcia wspólnych działań zmierzających do modernizacji stanic wędkarskich znajdujących się zarówno nad zbiornikiem głębinowskim, jak i zbiornikiem otmuchowskim. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole chce w jakiś sposób zmodernizować istniejącą infrastrukturę poprzez modernizację domków, poprzez modernizację miejsc do zostawiania samochodów, poprzez modernizację miejsc do slipowania łodzi. Wymaga to uzyskania wszelkich informacji mających na celu albo to przygotowanie tych inwestycji ze środków unijnych i chcę mieć w jakiś sposób dane takie, które pozwolą nam na to na budowanie, czyli pozwolenia, zgłoszenia i chcemy w jakiś sposób wcześniej się z tym przygotować, żeby potem na etapie już rozpoczęcia realizacji tych inwestycji nie było jakichś problemów i tutaj ze strony starosty jakby spotkaliśmy się z bardzo przychylnym spojrzeniem, bo warto modernizować obiekty, które były od wielu, wielu lat niemodernizowane, co też poprawi wizerunek nad jeziorami tutaj Nyskimi. Bardzo się cieszymy z tego, że Polski Związek Wędkarski po tylu latach przystępuje do właśnie takiej inwestycji, żeby polepszyć warunki na swoich stanicach. Oglądaliśmy te koncepcje, rozmawialiśmy też o wielu problemach, które mogą wydarzyć się w trakcie takich planowanych inwestycji. Doszliśmy do wielu wspólnych takich ustaleń, co należy zrobić, w jakim harmonogramie i liczę na to, że kolejne spotkania już za 2 miesiące będą bardziej owocne i będziemy mogli też Państwu może przedstawić taką właśnie koncepcję, co planuje Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Opolu, tutaj właśnie na terenie powiatu nyskiego. Podjęliśmy też rozmowy dotyczące ochrony wód związanych z zarówno zanieczyszczeniami, które w tym rejonie czasami występowały, mam nadzieję, że już nie będą występować. Podziękowaliśmy też za wsparcie, które jest kontynuowane od wielu lat ze strony starosty, wsparcie zarybień kwotą 10 tysięcy, które było w tym roku. No i też takich wspólnych działań zmierzających do utrzymania czystości. Mówię tutaj o gospodarce tej śmieciowej, które tutaj no niestety zarówno ze środowiska wędkarskiego, jak i tego turystycznego znajdują się i tutaj wspólnie też z Wodami Polskimi, które były na tym spotkaniu, chcemy, żeby w jakiś sposób edukować i propagować, no żeby być nad wodą, a nie w śmieciach. Te działania przede wszystkim mają służyć temu, żeby poprawić wizerunkowo te stanice, ponieważ na dzień dzisiejszy, jak popatrzymy, to na tych stanicach można śmiało powiedzieć, że czas zatrzymał się w latach 80. No wszystko poszło do przodu, więc te standardy już mocno odbiegają i bardzo się cieszę, że Polski Związek zauważył to, że trzeba dostosować to do dzisiejszych realiów i zmierzają właśnie w tym kierunku. I będziemy wspierać Polski Związek Wędkarski w tych właśnie działaniach inwestycyjnych.